Cześć, siemano moi mili, z tej strony nareszcie ja, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w kulturę, zbłogosławione przez Boga Adanosa, naszego Boga, kurde, przeze mnie samego, przez was studentów, przez was uczniów i jeszcze raz przeze mnie nareszcie nadeszły, słuchajcie, wakacje, kamień z serca, koniec z egzaminami, nawet nie wiecie jak się cieszę, aż mi płaska się mocno zakręciła, ale nie, dobra. Chociaż z łezki to ze dwie mogłyby się zakręcić. Nareszcie mam, słuchajcie, wakacje, nareszcie czas wolny dla siebie. Nigdzie się nie przeprowadzam, zostaję tam, gdzie zostawałem, słuchajcie, mam swój własny pokój, bardzo mi się podoba, więc nie mam teraz problemu, że znowu muszę się przeprowadzić, cały sprzęt zabieram i z rodzinką nie będę mógł, słuchajcie, nagrywać. Będzie to o wiele lepiej powinno hipotetycznie wyglądać niż na poprzednich... poprzednim razem, gdy były, słuchajcie, moje wakacje, nie? Ale do tego to jeszcze przejdziemy może na innym odcinku, na innym materiale, bo to po prostu wypadałoby gdzie indziej umówić. Ja was zapraszam na Kulturesa, słuchajcie. Tam misja chyba powinna nam całkiem szybko pójść, a to dlatego, słuchajcie, że no patrzcie. Ci jakby wzięli i zdechli, nie wiem co im się przydarzyło, no tak jakby wzięli nagle jakiegoś jednego dnia, no... Coś strasznego im się musiało zdarzyć, tym też jakaś choroba ich wzięła, nie wiem, dżuma, cholera, wiesz co? Nie mam najmniejszego pojęcia, co się mogło zdarzyć, nic, nie wiem. Ale no w każdym bądź razie została nam, słuchajcie, ta ostatnia osada. No i podejrzewam, że no tak na pstryknięcie palców powinna im się przydarzyć kolejna dosyć niemiła niespodzianka, którą oczywiście my tutaj, skoro my nie będziemy mieli nic wspólnego, rzecz jasna, oczywiście, prawda? Przecież my jesteśmy bardzo pokojowo nastawionymi wikingami, no jakże mogło być inaczej, że mamy ochotę im spuścić w pierdziel, prawda? No ale dobra, słuchajcie. W każdym bądź razie przewiduję, że raczej szybko powinniśmy się z tym tematem uwinąć. Zastanawiałem się, że tutaj zrobić, słuchajcie, dwa oddzielne odcinki, no nie wiem, może 5 minut to by było, a drugi... A drugi... 20-minutowe albo 23 minuty, owe 5 minut, ale wiecie co, uznałem, że jednak może to zrobię na jednym odcinku, zobaczymy jak to, słuchajcie, jeszcze wyjdzie. Bo nie chcę jakiegoś zamieszania wprowadzać czy coś. Dobra, jedyne co my tylko to zrobimy, to uzupełnimy troszeczkę wojów, bo musiałem tutaj, słuchajcie, nie wiem, nie zapisał się mi jakoś safe, musiałem jeszcze raz ich przetrzebić tutaj wszystkich jak leci. Cholernych sukinkotów. Czy to było przekleństwo? Nie mam zielonego pojęcia, później to najwyżej to złocie sprawdzę. Jeżeli to było przekleństwo, to od razu przepraszam. Przeklinać się aż tak nie powinno, ale plus taki może, że jakoś troszeczkę więcej doświadczenia, to niektóre postacie nabrały ten to już widzicie, ma 100% doświadczenia w walce krótkim mieczem, więc będzie jeszcze większe spustoszenie siał. Jeżeli tylko będzie, słuchajcie, trzeba. Cywili, no, cywile jeszcze tu się szkolą. Wyszkulmy ich oczywiście szybciutko, raz, dwa, oddajmy im odpowiednie tutaj, odpowiednie narzędzia negocjacyjne, stalowe narzędzia negocjacyjne, jakby ktoś był wystarczająco oporny, żeby nas nie słuchać. Obładujmy ich trochę żarciem, żeby nie chodzili głodni. Kurde, przez chwilę myślałem, że to jakaś taka szara postać idzie jak duch normalnie, nie? Tak powiem, what the fuck w kulturesie, duchy. Nie, to byłaby taka pierwsza rzecz, którą bym spotkał w tej grze, nie? A wy macie tu zamiar cokolwiek robić? Panowie, co wy tu? Do wojska proszę! Powszechna mobilizacja! Skórzany pancerz! Zaraz, proszę bardzo! Brać skórzany pancerz! Się wyposażyć! W buty się wyposażyć zaraz! Buty już chyba tu powinny być, czy ich nie ma? Nie, nie ma butów! O, rany! Zanim oni tutaj dojdą, widzę! I to jeszcze na takim szybkim tu jedzie, patrzcie! Szybkość rozrywki 3! I chwilę im to zajmuje! A ten poszedł se w kimę! No co za człowiek! Czajcie gościa? Buty! Obuwie proszę! Tutaj buty będą... Patrzcie, nie zrobiłem butów. Dobra, słuchajcie, zaraz oni to ogarną mniej więcej. Zaraz to sobie to oni ogarną. No i co, słuchajcie, nawet nie mam pojęcia o czym ja to powinienem gadać. Teraz są wakacje. Wiecie co jest ze studiami takie teraz takie na przyznamienne czy coś? Człowiek ma coś takiego jak sesję. Człowiek ma nawał egzaminów. Ja gdzie na przykład uwaliłem dwa przedmioty, musiałem je jeszcze raz powtarzać, to miałem dodatkową ilość egzaminów i człowiek wysiadał psychicznie wysiadał i to już były takie momenty, że już naprawdę to już nie było to, że miałem dość, tylko próbowałem się uczyć, już nie byłem w ogóle w stanie się uczyć do takiego momentu, nie? I człowiek był tak obładowany egzaminami, że już o 6, 5 nawet wstawałem i nie widziałem po prostu co robić po prostu z tym wszystkim, tyle tych było egzaminów. A teraz egzaminów nie ma.
I co teraz robić z taką ilością wolnego czasu, człowiek nie wie. Wcześniej to wiecie, jak sobie zagospodarowałem czy coś, to wiecie, jakoś tam szło, nie? Krótki miesz. No ale teraz na przykład, znaczy wiecie, tak od razu po egzaminie jest taki czas, gdzie ciężko nam się przestawić z poprzedniego trybu na następny. W sensie, że jest taka ilość czasu, że po prostu człowiek nie wie, co z tym robić, nie? No i dwa ostatnie dni, w zasadzie relaksowałem się oczywiście, słuchajcie, musiałem się troszeczkę zrelaksować, odparować, to cały czas napieprzałem w gry. Teraz pora pomyśleć się nad czymś innym, co słuchajcie, robić, bo tak być nie może, nie? Ale, no, mniej więcej, co chciałem powiedzieć po prostu, że to jest taka ilość czasu, która po prostu przytłacza i nie wiadomo, co człowiek powinien robić z tym wszystkim, nie? Dobra, proszę was, ja tutaj obuwie wyciągnąć. Zaraz tutaj tych wszystkich mieczników weźmiemy i ich tu chyba jeszcze obładujemy, bo ten nawet to nie zużył, widzę. Nawet go raz nie drasnęło podczas tej, słuchajcie, naszej wizyty przyjacielskiej u przyjaciół Saracenów, gdy ich nagle jakaś cholera wzięła, choróbsko, nie wiadomo co, i nagle wzięli i znikli. Amba Fatima, Saracenów było i nie ma. No ale w każdym bądź razie tutaj trzeba będzie ich troszeczkę uzupełnić jeszcze, bo no z głodu nam mogą po prostu paść, nie? Dobra, ci tutaj już są troszeczkę szybsi, więc powinno im to szybciej zająć. Proszę bardzo, jazda, wystroić się w skórzone pancerze, moi drodzy. Żebyście chociaż jeden cios przetrwali, przynajmniej być może, nie? Jeżeli będziecie mieli szczęście. Żeby was szybko tak nie zaciukali. Mamy tutaj do czynienia z trzema katapultami. No to tyle samo mniej więcej, co było w tym tutejszym obozowisku, słuchajcie. Będziemy mieli tylko tyle samo. No i co, słuchajcie, ten straż przenianie wygląda, słuchajcie, na taką tutaj liczną. Zdaje mi się, że powinno to bardzo szybko pójść, tylko żeby ewentualnie właśnie oni tutaj się ogarnęli raz, dwa. Dawajcie. Może nawet tych zielonych weźmiemy? A, chyba tak, wiecie co, weźmiemy jeszcze tych zielonych. Krótkie miecze. Z krótkimi mieczami to powinniście się już tu szybciej ogarnąć. O, właśnie. Wszyscy wojownicy, krótki miecz. Jeszcze nie. Chyba jeszcze nie wszyscy, czy wszyscy? Jeszcze dwóch zostało. Ale tych... O rany, nie chcę mi się czekać, oni są gdzieś na szarym końcu, gdzieś sobie wypierdzieli. Nie, no my się na was nie chcę czekać, panowie. Nas tutaj kampania handlowa czeka. Wszystkie epitety możliwe powymyślać, żeby nie brzmiało to, jakbyśmy chcieli im skopać 4 litery. Silny napój leczniczy, miód pitny. Raz, proszę brać miód pitny, panowie. Już cała setka, cały magazyn jest obładowany. A ci wzięli i w kimę walą. Zero przejmowania się. Monet 83 ponad. Ale na razie tym też się nie będziemy przejmować. Momencik, jeszcze miód pitny, albo zaraz to ogarniemy. Jeszcze raz, dwa razy miód pitny, proszę panowie mieć. W swoim wyposażeniu przynajmniej. Żeby na drogę starczyło. Może tutaj się panowie jakoś tu zebrać. Nie chcę... O, tego tutaj, słuchajcie, tego tu wyciągnąć oczywiście. Dobra, jakoś starczy wam. Słabych napojów, bo tu silnych to ja nie wiem ile mam. Silny napój mam, widzicie, tylko jeden, nie? Silny napój tylko jeden, ale te słabe też, słuchajcie, wystarczą. No i co? Jedziemy zaraz tym koksem. 42 mieczników. Trenować się w jakiś dziwny sposób nie mogę. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu nie mogę tutaj trenować. Never mind, słuchajcie. Jedziemy. Idziemy, słuchajcie, dokonać czynnej... Ci już się zaczęli wycofywać. Dobra, już teraz, słuchajcie, bez zbędnych hitów idziemy dokonać czynnej napaści na wroga. Ostateczne rozwiązanie sprawy muzułmańskiej. No i co, słuchajcie, ogólnie mój osobisty cel zostanie osiągnięty, wygramy tą mapę, bo w sumie mapa już jest jako taką cel wszystkich osiągnięty, ale mój prywatny rozpieprzenia wszystkich Saracenów zostanie osiągnięty. No i co, słuchajcie, przechodzimy do następnej mapy, jaką będzie Wyspa Umarłych chyba była. Czy ja ci przypadkiem nie kazałem jeleniu? Dobra, ma, na całe szczęście ma, na całe szczęście ma. O, uwaga, straż przednia wyszła nam tutaj do ataku. Troszeczkę tu się zebrać, żeby nie wejść w katapulty, bo będzie kiepsko. Dobra. Nasi tu już rozpieczają wszystko jak leci. Szlak trupów się wala po ziemi.
ja mam pojęcie po takiej przerwie, co wam nie zrobił. Czym was sobie słuchajcie zajmować? To jest taka tragedia. Jak człowiek już nie siedział, nie nagrywał tego szmat czasu, to po prostu nie wie, co powinien z sobą zrobić. Dobra, wy zajmujcie się tym Gunwem. Wy panowie zajmijcie się tym Gunwem, bo czuję, że od razu pójdzie ogień sieczny. A reszta zrobi tutaj zwierzami porządek, panie i panowie. A wy? Zróbcie jeszcze porządek z tamtym. Od razu. Jedziemy tym koksem, panowie. Zaraz będą ofiary śmiertelne prawdopodobnie. Już są dwie, co najmniej. No, dobrze się spodziewam, że ta będzie tutaj siekać jeszcze z drugiego końca. Tamten oddział tu już leci na trzecią katapultę, żeby ją to rozpieprzyć. No i panowie, tyle na ten temat. Teraz głosem rodem z Gothica, tyle na ten temat. Rozpieprzyliśmy już w praktycznie całych Saracenów. No, tylko tyle słuchajcie, może żeby... O, no właśnie, nie, tym się wiecie co, nie będę tutaj zajmował mimo wszystko, bo... PiS polega teraz ogólnie na tym, że żeby ich tutaj wytępić, tych wszystkich cywilów, to jest... To jest takie ganianie się, i 5 minut może, że na to robi się, nawet 7, bo oni wszyscy wszędzie się po górach spieprzają. A trzeba co do sztuki każdego człowieka tutaj wyrżnąć w 5, żeby zakwalifikować, słuchajcie, nie rasę, nie klasę, ale wiecie, cywilizację tutaj za wymarłą już, nie? Więc to słuchajcie, ile minut tam mniej więcej minęło? No mamy może około 10 minut, może ten odcinek był faktycznie troszeczkę dłuższy, wiecie, wiecie? Wiecie co, ja mam był tak troszeczkę faktycznie taki może... dłuższy, no coś koło może 10 minut tutaj, 12 minut, 12 minut słuchajcie. 12 minut, szybka decyzja, dobra, rozbierzemy to słuchajcie żółtym monetą. Wybierzę sobie tutaj monetę, zbieram takie monety okazyjne, które tutaj wyrzucają. Teraz sobie trzymam monetę, nie, to może momencik, ale była taka, o jest, słuchajcie, moneta kanału bydgoskiego. Kurczę, będę musiał coś z nią zrobić, bo ona taka trochę była się zrobiła, ale dobra. Orzeł. Zaczynamy, robimy nowy odcinek. Reszka, ciągniemy to na tym. Resztka, ciągniemy to, słuchajcie, na tym. Więc, no dobra, los zadecydował, bo nie miałem bladego pojęcia. A ci tutaj co, rzucili się na wymarcie, czy nie? Dobra, nie rzucili się na wymarcie. W każdym bądź razie, jedziemy, słuchajcie, dalej. Osiągnąłem cele misji. Hip hip hura. Jedziemy tutaj, słuchajcie, teraz... Nie kampanię, walimy, słuchajcie, nową planszę. Wyspa Umarłych. Ta, pamiętam, miała taki, o właśnie, taką nutkę, taką charakterystyczną. Po której człowiekowi tak się troszeczkę coś zbierało. Co ja chcę, ale kurczę, ludzie odpowiedzialni za soundtrack tej gry powinni Noble dostać niejednokrotnie. Wyspa Umarłych. Wikingowie lądują na nieznanym wybrzeżu dalekiej północy, gdzie zamierzają przekrzyżować... Aj, mój kochany język! Szło tak pięknie. Gdzie zamierzają przeczekać zimę. Zaskakuje ich czasa fala mrozów, która uniemożliwia im kontynuowanie podróży. Ale ledwie postawili stopę na lądzie, gdy wyczuli coś niezwykłego, coś totalnie obcego. Na południowy zachód od ich lądowiska znajdują się tajemnicze ruiny. Naszym celem jest zbadać miejsce lądowania. Dobra, słuchajcie, wylądowaliśmy w bardzo dosyć dziwnej tutaj mapie, bardzo dziwnym miejscu przede wszystkim, coś to ewidentnie jest i tak. I nie wskazuje tego, nie tylko to będzie przynajmniej w przyszłości, ale wskazywać owa muzyczka, która napawa nas nieszczególnym optymizmem. No ale co, słuchajcie, my tu się zabierzemy może do roboty, mamy katapultę nawet, zostaliśmy wyposażeni w jedną katapultę, to już ciekawy początek. Dobra, może jedną co najmniej niewiastę tutaj wrzućmy bądź co bądź, idź znajdź sobie męża. I znajdź sobie męża, zwiadowców nie mamy żadnych. Może najpierw zobaczmy, jaki tu my mamy asortyment mniej więcej wśród naszego pospólstwa. Zwiadowca, dobra, bądź co bądź, jednak bierzcie całe krowy. Nie, zaraz bym powiedział coś dziwnego, nie, to by było złe. Dobra, ale widzę, że żadnych tutaj zbieraczy nie mamy, więc powinniśmy ogarnąć tą te, słuchajcie, będą najbardziej palące nas potrzeby. Od razu wrzucamy tutaj zbieracza drewno. Zbieracz drewna. Ale jedno wam muszę powiedzieć, że bardzo bądź co bądź podoba mi się ogólnie ta mapa. Tak po prostu, podoba mi się nam ta mapa, tak jak kolorystycznie, w sensie wiecie, no po prostu mi się ona podoba.
została zaprojektowana. Lubię takie, troszeczkę takie pod, może takie zimowe klimaty poniekąd. Nie, zimowe nie. Jak jest trochę chłodek, jak jest taka wiosna, ale jest troszeczkę jeszcze śniegu, jakby to ująć, nie? Coś może w tym stylu troszeczkę. Że wiecie, wiosna się zaczyna, ale jeszcze trochę śniegu zostało. To jest idealny dla mnie klimat, jest on wprost świetny. Momencik, ale to jak tutaj mamy tyle gmin, to po co ja tutaj? Dobra, może najpierw stąd po prostu wyciągnijmy wszystko, co się da. Tu mamy trochę złota, troszeczkę srebra, ale słabo z tym. No dobra, słuchajcie. Zobaczmy, co tam mniej więcej o co z tym chodzi. Zacznijmy może od stąd, mniej więcej sobie zróbmy nowy save. Po prostu sobie wykorzystajmy. Ci tu będą troszeczkę się, słuchajcie, z tym zbierać. Przydałaby się farma, ale wiecie co? Czy jest tu jakieś miejsce godne tej farmy? W sensie, że wiecie. Daleko. Coś tu się rozbiło, widzę. Bo tu jest słabo, bo śnieg. Tutaj, no... Można by było postawić coś tutaj z garncarstwa. Jest mało miejsca, ale myślę, że no w miarę tu. Tu jeszcze, jako tako się to nadaje, słuchajcie, więc tutaj postawimy sobie... No o, gdzieś tu. Gdzieś tu postawimy farmę. Gdzieś może, chociaż tu można było postawić farmę, ale never mind, słuchajcie, dobra, to się ogarnie. Tu się gdzieś postawi po prostu do garncarstwa. No i przejrzymy tu, słuchajcie, sobie, bo tu widzę już znaczniki na dole. Dokąd my powinniśmy pójść? O. To jest interesujące. Co my tu mamy? Dźwięk rogu. Daleko od obozu twoi zwiadowcy znaleźli kamienny krąg. Starożytny grobowiec potężnego władcy sprzed dawnych lat. Wikingowie dowiadują się, że przypadkiem wylądowali na legendarnej wyspie umarłych. Miejscu, gdzie żywi, nie mają żadnego wstępu. Klątwa wyspy spadnie i na was, jeśli szybko nie złożycie hołdu 7 królom, których tutaj pochowano. Znajdź pozostałe 6 grobowców otoczonych kamiennymi kręgami. Uważaj na strażników królewskich krypt i strzeż się klątwy wyspy umarłych. Czyli tutaj, słuchajcie, no mamy dosyć wesołą sytuację. Wparowaliśmy, no co to jest wcześniej, mam... Wyspa umarłych, ma nazywa się Wyspa Umarłych, to na pewno nie ma nic wspólnego ze złym, z czymkolwiek, co mogłoby nas tylko spotkać. No, ale widzimy tutaj, że już się robi troszeczkę bardziej wesoło. Musimy w jakiś sposób złożyć im hołd 7 królom, których tutaj pochowano. Oddaj cześć zmarłym, aby ich zaspokoić. Ciekawe w jaki sposób. Coś mi się przypomina w sumie, ja kiedyś... Tak, a kiedyś tą grę, słuchajcie, grałem. O, już wiem, co tu trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie polatać i poszukać, słuchajcie, tych całych... takich samych... kręgów, słuchajcie, mniej więcej kamiennych. Takich samych obiektów z królami. Pierwszego mamy już jakby zaliczonego. Musimy znaleźć pozostałych 6. Jeżeli się nie mylę. Tak, musimy mieć tylko znaleźć pozostałych 6. Czy mamy jakiegokolwiek budowniczego? Budowniczy. Żywności mamy niewiele, dlatego powinniśmy jeszcze o rybaka tu się postarać. Bo będziemy mieli przechlapane. Myśliwy, nie myśliwy, a rybak. Ty się tu postaraj może o... syna, bo będziemy mieli później w przyszłości kłopot dosyć duży, jeżeli nie będziemy mieli farmera. A my, biarni, wiecie co, od razu bezwłocznie wyruszymy tutaj na... wyruszymy w podróż w poszukiwaniu owych kamiennych... budowni, obiektów, kurczę. Ostatnio tak gram w Gotika, oczywiście, że noc, kruka, Jarkendar, moja błogosławiona przez mnie kraina, jak ja kocham Jarkendar. To wy mniej więcej nie wiecie. No i teraz z kamiennymi budowlami mi się to kojarzy, bo w owej grze tu sporo jest tych całych budowli wzorowanych na architekturze Majów. Ruin, nie ruin. No i tak mi to właśnie wzięło akurat widocznie z Gotika. No dobra, to my tu się przejdźmy mniej więcej. W sumie nawet nie mam do końca pojęcia, gdzie iść, gdzie owych kręgów kamiennych szukać. Więc sobie... Co jest, że tak ciężko tutaj dojść? Może dzisiaj się wycofać troszeczkę powinienem, czy powiedziawszy. Dobra, bo tak trochę kamulców jest sporo. Muszę przyznać. Bo jest to bądź górski klimat, bardzo mi się podoba, jeszcze raz muszę o tym wspomnieć. Jak tam w ogóle z synem? Chyba jeszcze się nie zrobił, że tak powiem. Tak, jeszcze jest dzieckiem.
Będziemy potrzebowali farmera po prostu. Żeby ogarnąć najbardziej podstawowe potrzeby. Co to jest? Ludzie we... O! Nie oni! O! Cholera! To niedobrze. Jeżeli oni tu są, jeżeli to oni są strażnikami, to bardzo szybko musimy ogarnąć to wszystko, bo wpierdzie dostaniemy niemożebny. Ale chyba widzę, że skoro są tutaj, to jest poniekąd zły i dobry znak. Zły dla nas, że możemy dostać bat na 4 litery, a dobra, że znajdują się przy owych kamiennych kręgach, więc warto by było tutaj wparować i oddać im hołd. Grób potężnego króla. Złożyłeś mu hołd, przywracając spokój jego umęczonemu duchowi. Dobra. Ja widzę, że ci dalej są niemożebnie wściekli na nas, więc nie będę im tu przeszkadzał i po prostu się oddalę jak najdalej stąd. Oho, to chyba kolejny dobry znak, jeżeli tu są. Podążmy mniej więcej w ich kierunku. Tak, jest drugi, a raczej dla nas trzeci. Trzeci grobowiec króla. No całkiem szybko nam idzie. Ja nawet nie wiem, czy... Powinniśmy chyba zdążyć, że tak powiem, zrobić dwie misje w ciągu jednej. Nie wiem, czy to trochę nie za krótko, bo fajnie by było, wiecie, niby poniekąd rozbudować się, chociaż może na dwa odcinki, czy coś. Wow, biarni, uważaj, bo cię tu wpieprzą żywcem. Ci zamykają tu krąg, czy mi się wydaje, czy oni po prostu wracają gdzieś. Wygląda to tak, jakby oni zamykali pościg. Wiecie, że ci nas tu gonią, a ci nas tu wyprzedzają i zają nas od tej strony. Jeżeli coś takiego tak gra, to o, ja randę, bym się bał trochę. Chociaż wydaje mi się, że oni może idą tutaj, właśnie wracają. Zaraz zobaczymy. Cywil dorasta, bardzo dobrze. Tutaj jeszcze raz kolejnego syna, proszę bardzo. A my wracamy, słuchajcie, do Bjarniego, bo on tu może dostać niezłe wciry, jak szybko go nie ogarniemy. Chwila, moment, czy oni przypadkiem nie idą? Jeżeli oni teraz zaczęli iść do wioski i to mamy... Oj, to ja nie wiem, czy to my przetrwamy. A ci w ogóle teraz to chyba nie zaczęli odlewać, nie jestem nawet, słuchajcie, pewny. Przejdziemy się tędy, zobaczymy. Może wiecie co, włącz na trójkę, bo jednak... To idzie za wolno! Poniekąd. Cały jego chód idzie za wolno. Zboże, składowisko. Może wrzucimy tu sobie jeszcze drugi dom. Drugą chatkę sobie wrzucimy. No, wiecie co? Jeszcze zaraz zobaczymy. Chatka. Powinno minąć coś tak na około 20 minut. Tu sobie postawimy nową chatkę. Biarni. Trochę nie ukrywam, że nie mam pojęcia, gdzie iść. Ale trzech mamy z głowy. Więc może zaraz gdzieś i czwarty się pojawi. Hipotetycznie powinniśmy mieć trzech z głowy ponad. Momencik. Jeżeli samo nadciągają, to gdzieś w tym kierunku powinniśmy iść prawdopodobnie. Chociaż są niepokojąco blisko mnie i to mnie bardzo, muszę powiedzieć, martwi. W tym. Chyba, że jak zaraz atakują, to będzie przerąbane. Trzeba będzie bić na alarm. Trzeba tutaj obserwować tą okolicę. Momencik. Wiecie co, może... O, w ten sposób, słuchajcie. Wyłączyć budynki, znaczniki. O. Kurczę, nie... Ach, mniejsza, dobra. I tak ograniczyliśmy tu sporo, żebym tu co chwilę zerkał w razie czego. Dobra. O Jezu, ale armada. Tak, on jest... Tutaj musi być jeszcze jeden grobowiec, co najmniej. Gdzieś tu, jest. To powinien być już czwarty grobowiec. Przerobiony. Więc zostały nam jeszcze co najmniej trzy grobowce do ogarnięcia. Ta wyspa trochę sporowa się wydaje. Może na północy, nie na północy. No wiecie co, spróbuję może chwilę, być może będzie ten odcinek jeszcze o 5 minut dłuższy, 3. Ale myślę, że lepiej to teraz zakończyć niż potem, bo w sumie takiego trochę sensu tego nie ma robienie tej mapy, nie wiadomo jakiej. No chyba, że uweźmiemy się stworzyć sobie za cel teraz hardkorowy, i to byłby hardkorowy cel, żeby rozpieprzyć tych wszystkich wężoludzi. Żeby rozwalić tych wszystkich wężoludzi. To mógłby być cel, tylko trochę taki, muszę powiedzieć, tragiczny, bo zielonego pojęcia nie mam. Następny jest piąty. Jeżeli by nas zaatakowali, a powiadam, że nawet atakowały, to... No,
tak nawet szybko, one mają ciosa. Te cholerne wężoludzie, te wężołaki mają niesamowitego ciosa w łapie. I mogą być bardzo niebezpieczni. Dobra. Mamy tu, słuchajcie, nowego cywila. Ogarnijmy sobie bez siedziby. To wiesz, ową siedzibę we władanie swe. Tu ogarniamy to. A kamieniarstwo zaraz sobie ogarniemy. Na razie zobaczymy jeszcze raz Bjarniego. Pytanie podstawowe, gdzie dalej iść? Tu już mamy piątkę zrobioną. Spróbujmy jeszcze tu pójść może brzegiem. Słuchajcie, szkoda, że na czwórkę się nie da włączyć, bo i tak mi to wszystko idzie jakby za polą w tej chwili. Totalnie. W tej niepokojącej chwili nowe dzieci nas przyszło na świat z wesołą muzyczką, które uradowało mi serce. Poważnie, ta muzyka zaczyna troszeczkę jakby drażnić. Może nie tyle co drażnić, a... No wiecie, o co chodzi mniej więcej, nie? Jednak grać przy tej muzyce to bym chyba nie mógł, więc wiecie co, jednak chyba ogarnę po prostu tą mapę. Jeszcze teraz. O rany boskie, Adanosie, drogi! Czy ta mapa naprawdę musi być aż tak duża? Dobrze, że tu Bjarniego mamy, bo pędzi jak... Struś pędzi wiatr w sumie, jeżeli chodzi o wszystkich innych wojów. O, come on! Kurde, to trochę może na ten odcinek zejść, wiecie co? Tam ci tu siedzą. Kurczę, jakby cała ta gromada miała przejść, no, słuchajcie, nie jestem pewny, czy nawet... Tutaj cała moja osada dałaby radę, wiecie, w tej całej siedzibie głównej ich załatwić, nie? Po prostu ich jest za dużo. Po prostu nie ma sensu, to na pewno trzeba chyba Bjarni tu pójść, obskoczyć te wszystkie punkty i tyle! Dobra, wiecie co? Dobra, nie, jednak dobra, idziemy dobrym kierunkiem. Nie! Bjarni! Ty się nie daj im zabić, do cholery, jesteś moją jedyną katą atutową w tej chwili. Nie, ty tutaj nie umieraj. Jest 6. Idziemy po 7. Czas iść, słuchajcie, po 7. Gdzieś tu jeszcze w środku musi być 7. I powinniśmy móc ogarnąć całą ową wyspę. Mniej więcej, jeżeli chodzi o... wiecie, o gniew królów. Który mógłby być spowodowany naszym przystąpieniem, postawieniem wyspy na tą... postawieniem wyspy, postawieniem stopy na tej wyspie. No już... O, cholera. Dokąd oni idą podstawowo? Bo oni byli tam. Chyba, że oni idą... Nie, oni gromadzą się tam. O nie. Jeżeli oni się gromadzą w jeden punkt, to jest przerąbane. Co to jest? Widźwin, kurde, skurcze byki jedne. Bo one są szybsze niż... Dobra, spadają. Ja mam do was podstawowe pytanie. Co to jest? To wygląda jednocześnie jak kaczka? Ma dziób? To coś ma dziób? Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy to jest easter egg, czy to jest co to, ale naprawdę nie mam... Co to jest? Nie pytajcie się mnie. Trzeba będzie zrobić potem research, gdzie mu jest. Gdzieś tu. Tak, oni się zbierają, słuchajcie, to jest mobilizacja. O, cholera. Przynajmniej dla mnie nie wróży to nic dobrego, bo jeżeli się rzucą... To tego moja osada nie przetrwa, to wtedy jest game over. Bo wtedy jest totalny game over. Przynajmniej pomyślmy, tu coś jeszcze być może jest, chociaż to mi wygląda na koniec tej wyspy. Cholera, tutaj teraz gdzie dalej? Powiem wam, może tu, może jeszcze coś tu będzie. Wątpię szczerze, ale może... Nie, nic nie będzie. Może jest głębokie i szerokie. Gdzie tu są jeszcze miejsca? Nie, tam wątpię, ale... Oj, uciekaj! Wiej! Może tu na lewo, ale... Kurde, może gdzieś tu, słuchajcie, że odcinek i tak jest za długi. Wiecie co, dobra. Najlepsze, wiecie co będzie zrobić?
po prostu wrzucić tutaj pauzę, bo ten odcinek już i tak z całą pewnością ja już tego nie mierzę, po prostu za długo trwa. Dlatego... Aha, słuchajcie... Nie było długiej przerwy. Patrzcie na to. Momencik. Na twój lud spadła straszliwa klątwa. Ten sam los czeka każdego, kto ośmieli się zakłócić spokój tej wyspy. I zdaje mi się... Ale zaraz oni tu ruszą. Oni tu pewnie jakie ruszą. Widzicie, jak oni to tak cały czas w niecierpliwości tutaj tak szarżują? Nie tyle co szarżują, ale wiecie, wiercą się... Wiercą się tak totalnie, nie? O, oni już tu główkują, oni już tu myślą, jak mi tu wpierdzielić. Oni już chcą mojego dupska. Trzeba szybko znaleźć... Owy grobowiec. On będzie przyrąbany. Myślałem, że tu jest jakieś połączenie, że coś może znalazłem. Dobra, słuchajcie, mam. Musiałem tu wcześniej wczytać, bo... No, zżarły mnie owe cholery, psie. No dobra. O, no i mamy, słuchajcie, całkiem w miarę żwawo to poszło. No w miarę, było troszeczkę szukania. Ale... Klątwa została zdjęta. Duchy umarłych zaznały spokoju. O, Jezu, ale ty teraz chwoję. Takim czynem nie może się poszczycić żaden z wielkich bohaterów ludzkości. Przodkowie udzielili wikingom pozwolenie na spędzenie tu zimy. Przy wieczornym ognisku będzie się teraz opowiadać nową historię. Historię o wyspie umarłych. Dobra, ale wnioskuję, że raczej ci tu nie mają zamiaru mnie odpuszczać, więc może Jarnim tu każe się ewakuować tak na wszelki wypadek, bo one tu nie mają zamiaru nawet na chwilę odpuszczać. No, ale słuchajcie, w każdym bądź razie. Gra została wygrana przez nas. Poszło to na pewno troszeczkę nie da, troszeczkę było ganianego tego, ale no myślałem, że co najmniej to będzie na 2-3 odcinki, a to wszystko poszło zarazem. Dalej zastanawiam się, co to jest za kaczka cholerna z dziobem, z ramionami, z dłoniami. Zielonego pojęcia nie mam, co to jest za... facio, to można sobie sprawdzić w ogóle, co to jest. Bo tu mamy jeden przynajmniej, tu mamy wikinga takiego, nie? O co to zielonego pojęcia, to coś zielonego, ja bym... A nie wiem, myślałem, że to jakiś człowiek czy coś, nie? No ale słuchajcie. To by było chyba, słuchajcie, mniej więcej na tyle. Można pomyśleć ewentualnie, czy jeszcze jakąś mapę tu będę robił z Kulturesa. Ale to już ja nie będę dłużej przedłużał, bo gra i tak już ciągnie się zbyt długo. Trzymajcie się i cześć! Hej!